Pro, wybory. Guys, who won? Yeah, we didn't finish, man. Coach said that we have to rest for the game. But we were up 1 point, me and Salvador. So as you are mental winner? Yeah, as usual, you know. Easy work. Against Cafu and Dominic, easy work for us. It's normal. Really? Play 10 times. 10 times with. Cafu, do you agree? I don't want to speak. I'm angry in this moment. Luis, did you handle with the Rubik's Cube? Huh? Did you handle with the Rubik's Cube? Your birthday gift from yesterday. I know. No, it's impossible. It's too much. So, there won't be captaincy. I will continue to try. Opowiedz coś. Jak się czujesz u nas w drużynie? Jak minął rok już, nie? Wiesz, kiedy będzie rok. Ale jak mówisz do kamery, to patrzysz się w kamerę, a nie w tamtą stronę. No, tak masz. Wiesz, kiedy będzie rok? Za niedługo. W sierpniu, tak? No, którego? 14? 14? Którego się 14 urodziła? 14. 14, tak? I to 15 będzie rok. Teraz Stolar, zagadka dla ciebie. Co? Zagadka dla Stolara. Ile numerów Jędza miał w Legii? Jakie to były numery? Jak zaraz nie odpowiesz, to wiesz, że się pakujesz. I z dwójką trenujesz. Piątkę miałeś na pewno. Nie. Na 55 teraz masz. I dwie piątki, tak? Kocham piątki. Ale dobra, ale powiedz mi, ile miałeś numerów, jak jesteś tutaj. Ale mówimy od samego początku, samego? Czy no jak te, w tych takich, w których grałem? Te, w których grałeś w pierwszej drużynie? No, trzy były. Trzy były? No. Ale z tym, co masz teraz? No i zagrałem jeszcze chyba z dwa mecze, czy z trzy mecze z takim pierwszym. Był jeden taki numer. Pamiętasz? Nie, też nie pamiętam. Nie, no ja twój pamiętam numer, ale to nie było 1-2 mecz, tylko to jest cały sezon z tym grałeś. Mistrza 2013. No z jakim numerem zdobyłeś? Tego nie ustalono. Ale ta widzisz i nie pamiętasz. Tego pierwszego? Tak. No, ja mi się wydawało, że to miałeś 3 numery. Trenerze miałem, nie? Pomagiem. 18 miałem, pierwszy sezon. Jaki? 18. Nie mówię, że miałeś kuchego numer. No tak! Miałem kuchego numer, tylko później po... Byłem rok, zagrałem chyba 3 mecze albo 2, jeden mecz w Ekstraklasie, w Pucharze, był jeszcze się nazywało w grupie, nie wiem, jak to takie grupowe było. 18, 5, 55. Coś tam, Puchar Ekstraklasy był czy coś takiego? No tak, było coś takiego. Co były 4 drużyny w grupie normalnie i tam grałem, z 18 grałem, później zostałem pożyczony. Gdzieś tam do Jastrzębia i jak później jak wróciłem, no to zabrałem sobie, właśnie nie wiesz jaki numer. Nie wiem. No nie wiem, no to jak? No dobra, no właśnie, ale to... No jak przychodziłeś do klubu, powinieneś sobie sprawdzić wszystko. Historii, tak? Historię klubu i ogólnie zawodników, wiesz, z kim będziesz przebywał. A tak to ty nieprzygotowany, tak? Dobra, o co ci chodzi? Dwa trafiłeś, no. A miałeś trzy. No dobra, Stolar, bo się zbliżamy. To twoja ostatnia szansa teraz na udzielenie poprawnej odpowiedzi. Jeszcze powiem ci, że... No, da jakąś podpowiedź. Od 1 do 6. No masz już mega podpowiedź. No. To już jest mega. Trójka. Ty kasztanie ty. No ile? No 5 miałeś? Nie mów, że z dwójką. Błąd! Dwójką. Nie mów, że z dwójką, tak. Później jak oczywiście oszedłem. Grałem z dwójką, 3 sezony chyba nawet. Czy dwa na pewno. Dwa na pewno. A później... Jak wyjechałem do Rosji, wróciłem, no to Pazdi przyszedł, to wziął dwójkę. No. To mówię, kurde, piątki uwielbiam. Piątkę miał Dąbek. No i sobie dwie. Nie chciałeś później zmienić? Nie. W sumie numer nie ma takiego. A to czemu Stolar masz taki dziwny numer? To jest... Bo w ogóle jest dziwny, to jak dziwny człowiek, no to musi mieć nie mów tak, mówisz tak teraz tylko w kamerę. Nie, no... Jak nie ma kamery, to mówisz mi co innego. Ja się zapyta chłopaków w drużynie. Mówisz mi, że jestem najlepszy. Byłeś. Carlitos, jak jest? Jak jest, dobrze. 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 Tak. Już głową nie dobrze.
History, 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 Cafu. History. L'histoire de tatou, on parle. Champion de Pologne. Champion de Pologne. Ah oui. Frapowski. Frapowski. 2008. 2008. 2008. Quand j'arrive ici. Oui. And le championnat extra classe. Très important pour moi parce que c'est le premier titre de ma carrière ici. Montre-moi comme ça. Hein. Ça va. Ça va. Ça, c'est beaucoup de travail. Na pewno ja osobiście nie dam się szukać i nie pozwolę też, żeby drużyna pomyślała, że jesteśmy nawet blisko tego, żeby powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do sezonu, bo pomimo tego wyniku widać było, że tak nie jest. No właśnie o tym mówię, że nie widzę żadnych perelek po dzisiejszym sparingu, tylko dobrze pracującą grupę ludzi, która jeszcze jest daleka od tego i powiedzieć, że jest optymalnej dyspozycji. Fantastyczna bramka salwy, na pewno to można zauważyć, tak samo jak kilka innych bardzo fajnych zagrań, ale w takiej dyspozycji ciężko będzie wygrać chociażby pierwszy mecz ligowy w Ekstraklasie, więc to jest coś, o czym ja wiem po dzisiejszym meczu. Tak, dzisiaj rzeczywiście mogłem przejść trzy bramki, trzy sytuacje stuprocentowe, nie ma się co oszukiwać. No dobrze, że są, może jakby ich nie było, ale na pewno tę coś trzeba poprawić, ale wierzę, że ona przyjdzie. Jest importante foi termos conseguido feito bom trabalho e termos mais temos ganho mais um jogo na nossa preparação para os jogos oficiais. Stan fizyczny, co jest normalne, bo tak pracujemy w tym momencie, nie jest optymalny, to też inne rzeczy szwankują, takie jak które są właśnie kwestiami typowo taktycznymi, uzależnione od tego, czy jesteśmy w stanie pewne rzeczy ruchowo nadrobić, czy zrobić, tak? Jak powrót po własnym stałym fragmencie gry, organizacja szybsza, po stracie piłki szybszy doskok do przeciwnika w odpowiednim momencie. To wszystko jest dalekie od idealu. Tak samo jak można zauważyć, że kilka fajnych zagrań, które świadczą o tym, że tej drużynie jest potencjał taki piłkarski, to można zauważyć.